Witam na moim kanale Ninja z tej strony. Jak widzicie, jak wyglądam bez siłowni. Mam rękę uszkodzoną, ścięgna tu mam naciągnięte od pracy, nie? Bo ciężko sztapluję, ciężko mi jest rękę zgiąć. Teraz nagrzany jestem, to trochę nie boli tak aż, ale muszę oszczędzać i nie mogę mocno bić, ale robię. Siłowni nie mogę dźwigać, bo nie mogę utrzymać ciężaru w rękach i wkurza mnie to, bo łapy trzeci dzień. Nie mogę robić i kurwa masakra. Tak nigdy tak długo wolnego nie miałem. Obecna waga 96 kilo. Mówią mi, że schudłem, ale nie wiem, czy 2 kilo to jest. To nie jest dużo, nie? Na co? Nie tak. Powiem wam tak. No, trenuję sobie teraz na worku. Robię sobie takie. Mocno nie mogę bić, bo mam uszkodzoną rękę, ale coś tam robię, się poruszam trochę, nie? Mam końcówkę treningu, troszkę, więc powiem wam tak, że teraz jak nie ćwiczę ciężarami, 2 miesiące na siłowni nie byłem, tak tylko sporadycznie ćwiczę, to nawet czuję się troszkę szybszy. Nie wiem, te 2-3 kilo na dole, ale jest dobrze. Też nie mogę cudów wyobrażać sobie, że cały czas jest super forma 1 maja, bo widzicie, przychodzi taki wirus, wszystko upierdolone. I kurwa masakra jest, nie? Ale chuj, no widzicie. Pokoik jeden jest. Jest to forma. Jak to mówią, łapy są, wszystko jest tak, jak ma być, no. Młody nie jestem, wiesz, też nie mogę sobie cudów wyobrażać, nie wiadomo jakich. Nie ma źle i nie ma co narzekać. Dobra, polecimy sobie troszkę na woreczku. Okej. Troszkę. Powiem tak. Trochę run zrobiłem. Godzinka na worku. Postaram się ciężarów nie dźwigać. W tydzień w ogóle nie łapać. Zobaczymy, co z tego będzie. Muszę, bo w pracy się nadźwigam. A nadgarstek wie tak na kurwia, że masakra. Pozdrawiam i trzymajcie się i pamiętajcie, nie tylko siłownią, ale też trzeba się poruszać, żeby lipy nie było i zwarcikiem.